Oto zwykła koperta i wydaje się całkiem niezwykłe urządzenie. Obsługa tego urządzenia jest banalnie prosta. Kopertę kładę z tej strony, uruchamiam całą aparaturę i czekam, obserwując to, co dzieje się na ekranie. Na ekranie pojawiły się nożyczki. Zobaczmy, panie profesorze, czy rzeczywiście są w kopercie. Proszę bardzo, w kopercie są nożyczki. Voilà, wspaniale, ale z drugiej strony chyba nie ma się czym do końca ekscytować, bo przecież urządzenia, które potrafią zajrzeć do wnętrza koperty, a nawet do wnętrza naszego ciała, istnieją od dawna i to są aparaty rentgenowskie. Czym tutaj się ekscytować, panie profesorze? Tym, że gdybyśmy chcieli używać do tego samego aparatu rentgenowskiego, to musielibyśmy nosić podkoszulki ołowiane zamiast naszych ubrań, dlatego że musielibyśmy chronić nasze ciało przed szkodliwym działaniem promieniowania rentgenowskiego. Ten przyrząd pozwala go umieścić w dowolnym biurze czy aeroporcie, lotnisku, bez żadnych kłopotów i niebezpieczeństwa dla ludzi, bo promieniowanie rentgenowskie jest szkodliwe, a terahercowe nie jest szkodliwe. Poza tym promieniowanie terahercowe ma pewne własności, czego rentgenowskie nie ma. Czego nie ma? Ono nie może widzieć proszków, a słyszeliśmy o tym, że czasami źli ludzie chcą wysyłać wąglik albo inni źli ludzie wysyłają w kopertach narkotyki. W związku z tym policja, cło chce uchronić ludzi przed wąglikiem czy tymi narkotykami i musi widzieć proszek w kopertach. I proszę zobaczyć, jeżeli pan włoży teraz kopertę z proszkiem, co pokaże ten skaner. Czyli znowu przeprowadzimy ten prosty eksperyment. Kopertę umieszczam w urządzeniu i czekamy na efekt. Otóż ekran pokazuje nam tą białą plamę, która jest małą torebką wypełnioną proszkiem. Promieniowanie terahercowe ma takie własności, że może nie tylko zobaczyć, że tam jest proszek, czego rentgenowskie nie może, ale bardzo jest mu trudno zobaczyć, ale również jeżeli puścić różne promieniowania o różnych długościach fali, to może powiedzieć, co to jest za proszek, czy to jest aspiryna, czy to są narkotyki, a czy może to jest wąglik. W związku z tym promienie terahercowe może rozpoznawać również chemikalia, które są w kopercie i to jest jedna z zalet, które ludzie podkreślają, rozwijając technologię terahercową. Promieniowanie terahercowe, o którym tutaj cały czas mówimy, to część szerokiego widma elektromagnetycznego, o którym zresztą był oddzielny odcinek, jak to działa. W największym skrócie, promieniowanie terahercowe znajduje się gdzieś między mikrofalami, które dziś wykorzystujemy m.in. w telefonach komórkowych czy routerach Wi-Fi, a podczerwienią, którą doskonale znamy z kamer termowizyjnych, chociażby. No to skoro wiemy, że to jest promieniowanie terahercowe, to jak działa to urządzenie? Działa na zasadzie detekcji promieniowania, które dla nas jest niewidzialne. Dlaczego terahercowe, a nie dlaczego nie inne? No dlatego, że widzialne nie przechodzi przez kopertę. Bliska podczerwień też nie przechodzi przez kopertę. Mikrofale albo fale telefoniczne przejdą przez kopertę. I nie zauważą, że przeszły przez cokolwiek? Nie, one zauważą. Tylko, że zdolność rozdzielcza określenia, co za przedmiot jest w środku, jest tak mała, że do niczego się to nie nadaje, bo potrzebna jest zdolność rozdzielcza milimetrowa. W związku z tym potrzebne są fale milimetrowe i 300 GHz, które jest tu używane, to właśnie jest długość fali 1 mm. Do czego jeszcze może być wykorzystany taki skaner? No, on może być wykorzystany do kontroli jakości w przemyśle. Są bardzo znane eksperymenty, które pokazują, że na przykład części plastikowe samochodów mają defekty i po to, żeby szukać tych defektów w produkcji, potrzebne są podobne skanery na liniach produkcyjnych. Niezależnie od tego, promieniowanie terahercowe nie przechodzi przez wodę. Efekt tego, że on jest absorbowany albo odbijany przez wodę, może być używany do tego, aby patrzeć, jaki jest cykl absorpcji wody, cykl życia roślin. Kiedy należy nawadniać, kiedy nie należy nawadniać. I tę właśnie ciekawą właściwość fal terahercowych wykorzystują tak zwane nagie skanery instalowane na niektórych lotniskach. Ponieważ fale terahercowe przechodzą przez nasze ubranie, odbijają się od ciała, ciała, które przecież wypełnione jest wodą, i od różnych przedmiotów, które możemy mieć nielegalnie pod ubraniem, na przykład pistoletów czy noży, i w ten sposób doskonale widać, co kryje się pod naszym ubraniem. Czyli lotniska, fabryki, urzędy pocztowe, być może także gabinety lekarskie. W tych wszystkich miejscach, miejmy nadzieję, wkrótce zobaczymy polskie skanery terahercowe.